trwa walka samorządów o fundusze z przyszłej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Kluczowym pojęciem dla nowego okresu programowego są obszary funkcjonalne, na które zostanie przeznaczona niemała część środków. Taki obszar został wyznaczony na terenie miasta i gminy Kościerzyna. W minioną środę odbyło się drugie spotkanie przedstawicieli kościerskiego obszaru funkcjonalnego z przedsiębiorcami i stowarzyszeniami z terenu powiatu. Unijne fundusze to wyjątkowo atrakcyjna forma wsparcia samorządowego budżetu. Zmieniona polityka europejska sprawia, że lepszą strategią jest łączenie sił w walce o dofinansowanie projektów, które gminy będą realizowały wspólnymi siłami. W myśl tej zasady zawiązano Kościerskie Partnerstwo na rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, które ma skupiać samorządy z całego powiatu. Chcemy, aby z obszaru powiatu kościerskiego zgłosić i co najmniej jeden, a być może więcej projektów. Co jest istotne, ta dyskusja ma o tyle głęboki sens, nawet teraz w wakacjach, bo podstawowym założeniem projektów w obszarach funkcjonalnych to jest założenie, że one dostaną dofinansowanie poza konkursem. Najważniejsze kwestie, jakie mają zostać zawarte w projektach, to przedsiębiorczość i edukacja, zwłaszcza dostosowanie szkolnictwa do potrzeb rynku pracy przez wzmocnienie systemu kształcenia zawodowego. Żeby jakby rozwijać te kierunki kształcenia zawodowego, które są związane z lokalnym rynkiem pracy. Jak zostać człowiekiem, który sprawnie posługuje się nowymi technologiami w budownictwie, jak zostać człowiekiem, który wykorzystuje nowe technologie w edukacji, jak zostać człowiekiem, który potrafi poprowadzić lokalną organizację pozarządową działającą na terenie wiejskim lub miejskim. Czyli tak naprawdę te zawody, te aktywności, które pozwolą ludziom zostać tu i teraz i nie będą jakby ich zmuszały do wyjazdu ani do miasta wojewódzkiego, ani do Irlandii, tak w cudzysłowie. Kolejnym obszarem ma być transport publiczny, który teraz łączy głównie gminy, a nie poszczególne wsie. Problem ten najbardziej doskwiera mieszkańcom małych miejscowości. Wszystkie gminy zaczęły myśleć o tym, żeby stworzyć wspólne rozwiązanie dla transportu, który będzie komunikował nie tylko gminy, ale wsie w gminach, w całego powiatu, nie tylko z Kościerzyną, ale też i z innymi miejscowościami. I to na pewno jest bardzo ważny jakby element tego, co chyba wspólnie będą koledzy, koleżanki samorządowcy planować na kolejny okres czasu. Wszystkie projekty trafią do Urzędu Marszałkowskiego, do którego będzie należała decyzja o tym, czy do kościerskiego obszaru trafi upragnione dofinansowanie.